Piątek, 15 listopada, Karolina Paras. Witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie. Zmiany na A1. Rozpoczynamy głosowanie na wolontariusza roku. W wydaniu pokażemy także piotrkowskie kino studyjne, które już działa. Od dziś nastąpiła zmiana organizacji ruchu na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. To oznacza kolejne utrudnienia. Wykonawcy autostrady przygotowują się do wyburzenia wiaduktu łączącego obecny odcinek trasy z trasą S8, czyli wiaduktu zjazdowego do Warszawy. Od dziś ruch będzie przebiegał jedną jezdnią w obie strony. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono już na trasie S8 na wysokości węzła Piotrków Trybunalski Północ, czyli w okolicach tak zwanego wiaduktu łódzkiego. Faktycznie, jadąc od Warszawy, nie będziemy już mogli korzystać z estakady, czyli z tego wiaduktu, który będzie teraz rozbierany wkrótce, tylko na węźle Łódź Północ, na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjeżdżamy na wschodnią jezdnię drogi ekspresowej S8 i od tego momentu ruch po tej drodze odbywa się dwukierunkowo. Dojeżdżamy do autostrady A1, gdzie na prowizorycznym skrzyżowaniu ustępujemy drogi, ustępujemy pierwszeństwa jadącym autostradą A1 od strony Katowic w kierunku Łódź. Natomiast pozostałe kierunki, czyli Łódź, Katowice, Katowice, Warszawa, jazda na tych kierunkach odbywa się bez zmian, bezkolizyjnie i tam nie będzie żadnych problemów. Dzięki zmianie organizacji ruchu z użytku zostanie wyłączony wiadukt zjazdowy. Ten zostanie całkowicie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowa estakada, już komunikująca wszystkie kierunki ruchu, a nie jak do tej pory, tylko połączenie Warszawa-Katowice. Uwaga kierowcy, w miejscu zwężenia trasy prędkość zostanie ograniczona do 70 km na godzinę. 8 listopada upłynął termin zgłaszania kandydatów do plebiscytu na wolontariusza roku oraz wolontariusza publiczności. Teraz czas na głosowanie. Do plebiscytu zostało zgłoszonych aż 18 wolontariuszy. Sama nominacja do plebiscytu stanowi docenienie pracy wolontariackiej. Jest to również promocja, zarówno dla zgłoszonych, jak i dla organizacji, które reprezentują. Jednak celem plebiscytu jest nie tylko nagradzanie za niesienie pomocy. Promocja wolontariatu jest głównym przekazem zarówno plebiscytu, jak i gali wolontariatu. I myślę, że wszyscy wolontariusze doskonale to rozumieją, bo nam wszystkim zależy na jednym, na tym, żeby pokazać, że ten wolontariat jest niezwykle istotnym elementem w życiu społeczeństwa, w tym przypadku naszego lokalnego. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 3 grudnia. Do tego czasu kapituła przyjrzy się sylwetkom wszystkich kandydatów, by wybrać tego, który najbardziej pomógł społeczności. Od dziś rozpoczyna się również internetowy plebiscyt na wolontariusza publiczności, na którego można głosować na facebookowej stronie stowarzyszenia oraz podczas uroczystej gali. A teraz będzie o innym sztabie wolontariuszy, który kończy pracę. Rodziny wybrane. Teraz czas na darczyńców, którzy stworzą dla wybranej rodziny szlachetną paczkę. Już w sobotę wolontariusze Szlachetnej Paczki uruchomią internetową bazę rodzin, dla których będą wraz z darczyńcami przygotowywać szlachetną pomoc. Te rodziny, które odwiedzacie, jakie mają największe, najpilniejsze potrzeby? To jest bardzo różne, bo ile jest rodzin, tyle potrzeb i tyle problemów w tych rodzinach. Bardzo często zdarza się tak, że rodziny proszą o naprawdę podstawowe rzeczy, gdzie są na przykład wymieniane takie potrzeby jak żywność i to tyle. Są też to środki czystości, ale są, wiadomo, rodziny w większej potrzebie, gdzie na przykład rodziny wymieniają, że przydałaby się woda, dociągnięcie wody do domu. Darczyńcami są przede wszystkim grupy osób wybierające rodziny. Tak jest od początku piotrkowskiej akcji. Nieważne ile osób, ważne, by wybrać rodzinę, której darczyńca jest w stanie pomóc. Przedstawiciel darczyńcy, który bezpośrednio będzie wybierał tą osobę, rodzinę, której chce pomóc, ważne, żeby był do tego przygotowany, zdawał sobie sprawę
z tego, w jaki sposób chcą pomóc, jakimi też środkami finansowymi, za które będą kupowali określone rzeczy, będą dysponowali i chcieli pomóc. W piotrkowskiej bazie Szlachetnej Paczki znajduje się około 40 osób. Wielki finał już od 6 do 8 grudnia. Magazyn mieścić będzie się w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. A teraz ważna informacja dla kinomanów. Mediateka Bogatsza, kolejne medium, w czwartkowy wieczór zostało uroczyście otwarte kino studyjne Pixel. Kino studyjne to kolejny krok ku poszerzeniu kulturalnego asortymentu Mediateki 800-lecia. Podczas czwartkowego otwarcia zostały wyświetlone dwa filmy, a o samym projekcie opowiedział licznie zebranym prezydent miasta Krzysztof Chojniak. 5 miesięcy po otwarciu Mediateki, tak jak zapowiadałem, rozszerzamy tę naszą działalność sukcesywnie i dzisiaj rozpoczynamy w zakresie kultury, dokładnie filmu, kinem studyjnym. Następna stacja Piotrków Trybunalski i Wspomnienie lata. To pierwsze filmy wyświetlone w nowym kinie studyjnym. Oba są autorstwa piotrkowianina, reżysera Adama Guzińskiego, który nie krył zadowolenia z otwarcia nowego ośrodka kulturowego w rodzinnym mieście. No ja jestem ogólnie bardzo zadowolony, ponieważ ja wychowałem się na tak zwanych kinach studyjnych, kiedyś się to nazywało DKF. No i powiem tak, no ja tam zobaczyłem wszystkie najważniejsze filmy, które w sumie jakoś mnie ukształtowały i może trochę spowodowały też, że zacząłem troszkę jakby nieśmiało myśleć o tym, żeby robić tego typu filmy. Po seansie odbyło się spotkanie z reżyserem, a także z odtwórczynią głównej roli, Urszulą Grabowską-Ochalik. Projekcje w kinie studyjnym do końca roku będą odbywały się na przemian w czwartki i soboty. Dużo osób wyraża pochlebne opinie, że w ogóle pojawia się w mieście takie kino, że w Mediatece będzie jakby dodatkowy komponent kultury medialnej. Poza tym myślę, że takie niekomercyjne kino jest potrzebne, takie niszowe troszeczkę, żebyśmy poczuli taką bardziej kameralną atmosferę. Już od przyszłego tygodnia na stronie Mediateki dostępny będzie program kina. Koszt biletu to 10 zł, natomiast bilet ulgowy będzie wynosił połowę ceny. Pozostajemy w temacie filmów. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, odtwórczyni kilkudziesięciu ról, znana z takich seriali jak Pensjonat Podróżą, Złotopolscy, Kryminalni czy Barwy Szczęścia. Aleksandra Nieśpielak gościła w Piotrkowie, promując swój najnowszy spektakl Przychodzi baba do lekarza. Przychodzi baba do lekarza to klasyczna komedia romantyczna, w której przystojny doktor leczy nie tylko ciała, ale i kobiece dusze. Dlatego do jego gabinetu ustawia się wianuszek kobiet liczących na sercowe porady. Co z tego wyniknie i jak potoczą się losy bohaterek oraz samego doktora? To, powie nam spektakl napisany i wyreżyserowany przez Aleksandrę Nieśpielak. Zawsze chciałam taką sztukę napisać, właśnie sztukę komediową, która jest trochę takim odzwierciedleniem może dawnego kabaretu starszych panów, bo my śpiewamy w tym spektaklu, nie tylko gramy, więc to jest takie, te nasze piosenki są takimi naszymi monologami wewnętrznymi. Spektakl będzie można obejrzeć w Miejskim Ośrodku Kultury 29 listopada o godzinie 19. A tuż po informacjach i magazynie Verbum zapraszamy na wywiad z Aleksandrą Nieśpielak, aktorką i reżyserką. Wracamy do informacji. Przeszłość ponad 800-letniego miasta i współczesność. Dwie skrajności i dwa oblicza Piotrkowa Trybunalskiego zostały połączone na fotografiach. To zabieg graficzny i motyw przewodni przygotowywanej wystawy piotrkowskiego fotografa Marcina Pieprzowskiego, którą będzie można oglądać od najbliższej niedzieli. W Piotrkowskim Muzeum jeszcze trwają ostatnie prace nad kompozycją i rozmieszczeniem przygotowanej kolekcji zdjęć zatytułowanej Piotrków Dwa Oblicza. Ale dodajmy zdjęć nietypowych, bo na jednej fotografii pokazane są, jak wskazuje tytuł, dwa oblicza miasta. Pomysł pana Marcina Pieprzowskiego jest taką jaskółką, takim zwiastunem bardzo ciekawej mody w fotografii. Cieszę się, że właśnie autor zdecydował się na pokaz swoich prac w Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. Aby dokonać artystycznej symbiozy dwóch fotografii, trzeba było sporo wysiłku.
I to było tak naprawdę największą trudnością, żeby uzyskać odpowiednie kąty, kadry, tym bardziej, że oprócz sprzętu fotograf wykonujący zdjęcie był różnego wzrostu i niektóre zdjęcia wykonane są tutaj w pozycji stojących na palca z podniesionymi, a wręcz na niektórych stawałem na drabince. Część zdjęć, znaczy dwa zdjęcia są z pozycji, że tak powiem, żabiej, gdzie musiałam przykucnąć, żeby dopasować perspektywę. Wystawa Piotrków Dwa Oblicza otwarta zostanie w muzeum w niedzielę 17 listopada o godzinie 16. A zdjęcia będzie można oglądać do lutego 2020 roku. To wystawa, która nie jest ani jubileuszowa, ani przeglądowa i mam nadzieję nie końcowa. Tak mówił Stanisław Piotr Gajda podczas wernisażu swojej wystawy w Ośrodku Działań Artystycznych. Co tym razem znany piotrkowski artysta, performer, wieloletni dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych przygotował dla publiczności? Zobaczmy. Jeszcze dzień, ale już się ściemnia. To tytuł wystawy Stanisława Piotra Gajdy. I właśnie czas, określony jako schyłek czy też przemijanie, staje się tu motywem przewodnim prezentowanych prac. I choć temat jest jeden, to form wyrazu i artystycznej narracji jest wiele. W galerii znalazły się obrazy, prace przestrzenne, fotografie oraz formy audiowizualnej twórczości. Gajda zwraca uwagę na to, że nawet czas tu i teraz staje się szybko przeszłością. Ten biegnący nieubłaganie czas, zdaniem artysty człowieka hierarchizuje. I tu pojawia się ulubiony motyw artysty, czyli pierwsza linia. Tutaj jest nią nie tylko zaznaczony horyzont na styku nieba i wody, ale przede wszystkim jest to miejsce, gdzie staje człowiek po śmierci rodziców. To szczególnie widać w instalacji składającej się z obrazu małego Stasia z żółtą pukawką i fotografii dorosłego Stanisława, performera, który stoi na pierwszej linii, niechroniony przez rodziców. A to, co mieści się w przestrzeni między obrazem a zdjęciem, to przeszłość. W tej instalacji pomiędzy tym facetem, który sobie pisze na piersiach, pierwsza linia, staje na tej pierwszej linii, a tamtym chłopcem jest ta przestrzeń ponad 60 lat. I tam się kłębi, bo życie miałem bogate i żyłem barwnie i czasem po krawędzi, ale... No i to się mieści w tej odległości, no, w tej przestrzeni. Zaskakująca, zastanawiająca, inna niż wszystkie. To tylko część z opinii i wrażeń gości wernisażu wystawy. Można powiedzieć, że tutaj przemijanie gra pierwsze skrzypce? Tak mi się wydaje. To jednak jest chyba wiodącym takim tematem tej wystawy. Także... Przemijanie to, co nas, dla nas nieuniknione, tak? Piotrka serce, Piotrka dusza, Piotrka wyobraźnia, Piotra potencjał powoduje, że przyszedłem dzisiaj pół godziny wcześniej, obejrzałem. Pewne rzeczy, skojarzenia miałem, no powiedzmy takie, o których mówił Piotr. Pewne rzeczy mi się przypomniały sprzed lat. A pewne rzeczy no, nie tyle mnie zaskoczyły, ile są nowe. I w związku z tym fajnie. Nie wiem, dla mnie ja się przejęłam. Tego się pani spodziewała po Piotrze Gajdzie? Tego się nie spodziewałam. Zaskoczył mnie. Myślałam, że on jest jeszcze pełen takiej werwy życia, że on ma niesamowite pomysły. Może i trochę teraz, jak obejrzałam tą wystawę, to może bym się mogła spodziewać. Wystawa nie jest żadnym podsumowaniem, próbą rozprawienia się z przeszłością czy też pożegnaniem. To artystyczna wizja przemijającego czasu. Jak odnaleźć się w tym ciągłym biegu? O tym można przekonać się, oglądając wystawę prac Stanisława Piotra Gajdy w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. Czas tej wystawy upłynie 1 grudnia. Przypominam Państwu o sanitarnym odstrzale dzików, który prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego. Prowadzony jest on po to, aby zapobiec epidemii wirusa afrykańskiego pomoru świń. A już za chwilę magazyn Werbum oraz zapowiadany wcześniej wywiad z Aleksandrą Nieśpielak. Na tym kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Ewangelia z najbliższej niedzieli prowadzi nas do zapewnienia Chrystusa co do Jego wsparcia wtedy, kiedy będą prześladowania. Prześladowanie Jego wyznawców. Tak spoglądając wstecz na ostatnią niedzielę, to była niedziela, gdzie szczególnie modliliśmy się za Kościół prześladowany, gdzie też prosiliśmy o wsparcie dla tych, którzy w Kościele prześladowanym trwają, chcą tam trwać, dawać świadectwo, ale także jesteśmy im winni nasze wsparcie modlitewne i na tyle, na ile można, także nasze wsparcie materialne. A Ewangelia na najbliższą niedzielę bardzo mocno pokazuje zarówno wtedy słowa Chrystusa, który mówi: nadszedł czas, gdzie będą prześladowania, gdzie będzie niezrozumienie, gdzie będzie wręcz sugerowanie, że takie będzie trudne doświadczenie. I co w tym trudnym doświadczeniu robić? W tym trudnym doświadczeniu nie należy liczyć na własne siły. Chrystus bardzo mocno to podkreśla. Nie obmyślajcie sobie w sercu swojej obrony, bo Chrystus przez moc Ducha Świętego da tę obronę. Da obronę w postaci słów, wypowiedzi, argumentów, ale da też obronę do dawania świadectwa do końca. Da też odwagę do dawania świadectwa do końca poprzez też śmierć męczeńską. Wielka jest to tajemnica, jak duża musi być obecność Boga w sercu człowieka, który poddaje się śmierci męczeńskiej dla świadectwa wiary, gdzie doświadcza bólu, cierpienia, gdzie doświadcza odrzucenia i ogromnego cierpienia fizycznego. Obecność Boga jest tą obecnością, która podtrzymuje i która daje nadzieję, że za to świadectwo, jak słyszymy o tym od początku chrześcijaństwa, za to wyjątkowe, silne, mocne świadectwo obecności Boga w sercu męczenników, oddania życia za wiarę,
jest nagroda życia wiecznego, jest nagroda przebywania blisko Boga. Dlatego wydaje się, że to zapewnienie z Księgi Ewangelii według świętego Łukasza z 21 rozdziału jest zapewnieniem, które dodawało, teraz dodaje i z pewnością będzie dodawało duchowej siły do tego, aby tym przeciwnościom, na które chrześcijanie ciągle napotykają, stawić czoło nie pięścią, nie mieczem, nie karabinem, ale siłą Bożą. Siłą Bożą, która potrafi niesamowicie wiele zdziałać, kiedy człowiek otworzy serce i znajdzie miejsce w swoim sercu na obecność Boga, który go umacnia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aleksandra Nieśpielak. Dzień dobry. Aktorka telewizyjna, teatralna, ale przede wszystkim znana z różnych seriali z telewizji polskiej. W tej chwili, Pani Olu, gra Pani w Koronie Królów. Tak, teraz gram w średniowiecznym opowieści o naszych, o początkach dynastii Jagiellonów. Mamy przepiękne kostiumy. Jest to naprawdę świetnie realizowany serial filmowo, bardzo polecam. Sama zaczęłam z moim synkiem młodszym oglądać, bo jest dużo faktów odnoszących się faktycznie do historii polskiej, o których ja nie wiedziałam. Na przykład w przypadku, teraz nie mogę tego zdradzać, ale jeśli chodzi o królową Jadwigę, bo ja w tym wątku jestem najbardziej, to wiele, wiele rzeczy się dowiedziałam. Poza tym rzadko Telewizja Polska i różne inne agencje produkujące filmy sięgały po filmy kostiumowe. Tak, no w ogóle w Polsce to jest rzeczywiście rzadkość, to jest ewenement. No ostatni to był, lata temu, ja jako dziecko oglądałam. No tak, niestety, to tak jest, że jest ogromny wysiłek, przede wszystkim no, finansowy, zorganizować cały plan, tak, przenieść się do średniowiecza z kostiumami, a z kolei dla aktorów i dla twórców. Kostiumy robi Ela Radke, zresztą wspaniała, utalentowana i nagradzana kostiumografka. No to dla nas, jak my tam się wszyscy w to ubierzemy, to tylko każdy, ojej, jak masz piękne to, ojej, jakie to piękne. Trochę tak. Prawo Agaty na krawędzi, Korona Królów, O mnie się nie martw, Prostre pragnienia, Barwy szczęścia, Klub szalonych dziewic, Przebacz, Niebo nad Mazurami, Pensjonat pod Różą. Mogłabym jeszcze wymieniać, bo 7 stron wydrukowałam. Pani Olu, w ilu Pani filmach grała? Ja tego nie wiem, szczerze mówiąc, zawsze muszę wejść na moją stronę internetową, jak mi ktoś prosi o tak zwane CV, nie wiem. Już teraz o mnie nie proszą. Także będzie łatwiej. Chętnie skorzystam, dziękuję. Patrząc na Panią, no nie jest Pani wiekową aktorką, jest Pani młodą. Jak wszędzie piszą w internecie, jedną z najładniejszych polskich aktorek. Jeszcze tak piszą. Tak piszą, co potwierdzam. Ale debiutuje Pani teraz jako reżyser i autor scenariusza. W sztuce zatytułowanej Przychodzi baba do lekarza. Czy doktor wie, co tu robią te dwie? Co jest? Ja sam nie wiem. Gina jestem. Gina Lulu Brigida. A co pan robi? Szykuję się na badanko. Mamma mia! To w moim gabinecie. Nie w Szanghaju, Tokio, czy Rio de Janeiro, tylko u nas, Łasiu. Ile pani tego wzięła? Ja do pani przyszłam. Przyszedłem. A co, pan też? Za tydzień, na kontrola. Mamy tutaj takie malutkie reklamówki tej sztuki. Tak, istotnie napisałam taką sztukę. Jest to sztuka komediowa. Zaprosiłam, myślę, fajnych aktorów do współpracy, bo są to aktorzy też znani z seriali, jakby państwo
Państwo zerkniecie, bo gramy w MOK-u 29. To jest powodem naszego spotkania. Tak, to rzeczywiście ci aktorzy są znani, są fantastyczni, są lubiani. A no, wzięło się to trochę stąd, że ja tak po latach wróciłam na studia do szkoły filmowej, na takie studia doktoranckie. Tak postanowiłam się jeszcze dokształcić. I tam miałam zajęcia ze scenariopisarstwa z profesorem Andrzejem Bartem, który napisał między innymi scenariusz do Rewersu. I on tak widział kilka moich próbek, ponieważ mieliśmy to na zaliczenie. Mówi do mnie, pani Olu, musi pani pisać, a tak muszę. No tak. Jakby tego jeszcze było mało, tych ról. Więc pomyślałam sobie. Pytać, skąd to się wzięło? Czy no za mało pani ma ról? Wie pani co, nie, no, ale to się wzięło z tego, że no, trochę miałam studentów. Rzeczywiście miałam zajęcia ze studentami i te studia tak się pojawiły doktoranckie przy okazji. A ponieważ i tak już coś musiałam na te studia, na zaliczenie zrobić, to stwierdziłam, że popróbuję sił w teatrze, bo zawsze chciałam taką sztukę napisać, właśnie sztukę komediową, która jest trochę takim odzwierciedleniem może dawnego kabaretu starszych panów, bo my śpiewamy w tym spektaklu, nie tylko gramy, więc to jest takie, te nasze piosenki są takimi naszymi monologami wewnętrznymi, muzyka jest na żywo. Ale to jest taka komedia romantyczna. Komedia romantyczna, tak. Wszystko się dzieje w gabinecie lekarskim, przychodzą trzy pacjentki w różnym wieku, starsza pani, seniorka, kobieta w moim wieku, którą mąż zostawił, i przychodzi młoda dziewczyna, która przyjechała właśnie do dużego miasta i szuka swojego szczęścia, i ten doktor, który próbuje tam je wszystkie gdzieś tam pozbierać uleczyć. I uleczyć, tak, uleczyć nie tylko ciało, ale i duszę, więc to jest taka komedia, która trochę mówi nam o naszych dzisiejszych czasach, o takiej potrzebie bycia z kimś innym, o potrzebie relacji, o tym, że my gdzieś ciągle szukamy, błądzimy, a tak naprawdę boimy się też związków, boimy się zaryzykować, zakochać, chociaż chcemy bardzo, więc to jest tak troszkę... Czyli komedia romantyczna przed nami. To jest coś, czego nie ma, bo jest dużo komedii na rynku, a nie ma czegoś takiego, co jest połączeniem koncertu z komedią, bo ludzie też lubią słuchać aktorów śpiewających. Mamy pianistę, mamy saksofonistę, ta muzyka jest na żywo, nie jest tam z playbacku puszczona, więc to też taki niesamowity klimat robi. Jest jakaś interakcja z publicznością? Też jest. Tak. No. Do tablicy, do śpiewania? Nie, są. Nie, aż tak nie, 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 nie. Jest tak dyskretnie. Nie, nie, nic. Nie, nie, broń Boże. Takich rzeczy sama nie lubię. Oprócz tego, że jest pani aktorką, reżyserem, autorką scenariusza, to w życiu jest pani mamą, tak? Żoną i tak dalej. No wszelkie jestem. Tego tak, typu tak. Sprawy trzeba załatwić, zakupy. Nie jest to łatwe, ale oczywiście można. No jak praca jest pasją, a dla mnie jest, ale bez pracy to ja się nie nadaję do niczego, naprawdę. Macierzyństwo też jest pasją z drugiej strony. I pracą. I pracą, tak. Pracą. Ale to jest tak, że jedno bez drugiego, to nie. Nie chciałabym być aktorką bez dzieci, nie wyobrażam sobie, bo też tej wrażliwości bym pewnie takiej nie miała i wyrozumiałości na różne sytuacje, które się na planie zdarzają, bo jak wiadomo, przy dzieciach w domu się zdarzają różne sytuacje. I z drugiej strony też nie chciałabym być tylko mamą i nie mieć swojego takiej odskoczni, czyli pracy. No to porozmawiajmy jeszcze o tej pracy. Z tych licznych filmów i seriali, który sprawiał pani największą frajdę? Która rola? Mi teraz ta rola, o której rozmawialiśmy, ponieważ ja tak przez całe życie to gdzieś grałam tak zwane atrakcyjne laski. Czy to z Bogusławem Lindą właśnie, Władysława Pasikowskiego, czy w późniejszych filmach, czy jeszcze taki był serial kiedyś Policjanci. I tam zawsze byłam taką albo żoną, albo właśnie takim dodatkiem. Albo kochanką. Tak, takim dodatkiem zawsze do mężczyzny, który tam musiał się gdzieś tam z tą kobietą. No taka jest rola ładnej aktorki. No niestety. Właśnie. Niestety. I to musiało trochę czasu upłynąć, dopóki nie zaczęłam grać. Faktycznie mam i taki film się pojawił, Przebacz, który nawet wygrał festiwal Arenowe Horyzonty, tam już nie pamiętam w tym roku, w którym był, zdyskwalifikował Plac Zbawiciela, tak, bo to było międzynarodowe jury, więc a reżyser też Marek Stacharski, który zresztą z Pawlikowskim na tym samym roku studiował. To niszowy film, ale rzeczywiście dużo gdzieś tam zamieszania zrobił i pojeździliśmy z tym festiwalem, po festiwalach z tym filmem. I to był taki film, który przełamał trochę mój wizerunek takiego dodatku do butonierki.
Czyli pokazał mi trochę od strony aktorskiej. A ostatnio to szalenie lubię swoje role właśnie kostiumowe, bo gram i w operze kameralnej, w takiej sztuce Fredry. Fredro napisał sztukę, a Moniuszko napisał do tego muzykę. No, to w ogóle nowość, niedawno odkryta, gdzieś tam wygrzebana. No i tam gram w kostiumach, tam w kostiumy z epoki. Czyli lubi pani kostiumy. O, uwielbiam, uwielbiam. I to samo mam teraz w Koronie Królów, że nawet mam właśnie ekskuz zawsze, że nie mogę mieć zrobionych paznokci, bo przecież w tamtych czasach nie było. A nie mogę codziennie na planie zaczynać od tego, żeby... Pierwsze pytanie było charakteryzatorek, czy mam swoje paznokcie, czy nie mam sztucznych rzęs, czy nie mam tipsów. Ja mówię, nie. I swoje włosy, tak, wszystko mam, dobrze. Wszystko mam swoje. Więc tak, no to się dzisiaj wydaje, ale no gdzieś tam tak. Ta cywilizacja wymaga od nas, dokładnie. Tak, że tutaj trzeba. Mnóstwo kobiet ma rzęsy. Tak, sztuczne, tak. Czy właśnie tipsy. No, a tutaj... A to jednak aktorka w kostiumie nie może nie. Nie można, nie. Natomiast która rola była taka najmniej wdzięczna? Najmniej, ja nie wiem, czy miałam aż takie najmniej wdzięczne, bo jak już coś czytałam, scenariusz, to sobie myślałam, nie, to chyba bym tego nie chciała grać, że ja chyba raczej już nie wchodziłam. Znaczy w pewnym momencie, jak mi się zaczęły powtarzać takie same propozycje, tych samych właśnie dodatków do ról męskich, to stwierdziłam, że muszę trochę odpocząć, więc właśnie... Czyli nie było czegoś takiego? No właśnie nie wchodziłam w takie. Nie wchodziłam w takie role, nie. Nie, potem zajęłam się muzyką, nagrałam też taką płytę jazzową Dzień Dobry Dniu z Krzysztofem Herdzinem, zresztą świetnym naszym jazzmenem. Czyli aktorka śpiewająca. Tak, śpiewająca, stąd też pomysł na śpiewaną, na śpiewającą sztukę się wziął, żeby pośpiewać. To jeszcze dwa zdania na temat sztuki. Już nie będziemy zdradzać, o czym ona jest, tak, postaram się. Ale możemy na przykład zdradzić, czy będzie kontynuacja. Będzie kontynuacja, już jest pomysł na kontynuację. Jest pomysł na kontynuację. No sztukę najlepiej zobaczyć, bo to nie chciałabym za dużo zdradzić. Już niebawem, po 29 listopada, ta sztuka w Miejskim Ośrodku Kultury możemy z całą... serdecznością Państwa na tę sztukę zaprosić. Bilety są w Miejskim Ośrodku Kultury i na kup bilecik, więc do wyboru, do koloru. I będzie można na pewno z panią Aleksandrą się spotkać. I ze wspaniałymi aktorami, którzy występują. Jeśli nie na scenie, tylko na scenie, to na pewno gdzieś tam później wpływuje. Tak, przychodzi publiczność, przychodzi, rozdajemy autografy, robimy zdjęcia, więc jesteśmy jak najbardziej do dyspozycji. I tak jak mówię, w pełnym komplecie, bo wraca do nas Adam Adamonis z Tańca z Gwiazdami. Miał kontuzję niestety, no ale... Ale tak czasami. Ale już, no do tańczenia nie, do grania to kontuzja nie przeszkadza. Nie. Zapraszamy zatem bardzo serdecznie na sztukę i na spotkanie z panią Aleksandrą Miśpiela, która dziś była gościem telewizji Piotrków. Zapraszam, dziękuję. Przychodzi baba do lekarza 29 listopada.